Dzień dobry Państwu, dzień dobry, witam wszystkich. Jakbym tak powiódł wzrokiem po sali, na pewno widzę, rozpoznaję znajome twarze. A przedstawię się tylko na chwileczkę. Bohdan Szklarski, zawsze z wielką radością spotykam się z Państwem i nie inaczej jest dzisiaj. Bardzo chciałem podziękować za zaproszenie i za kontynuację współpracy, bo to zawsze mam zapisany wykład dla UTW, znak zapytania i czekam niecierpliwie na telefon, żeby został zamówiony. W tym roku szczególne wyróżnienie mnie spotkało, bo mam przyjemność wygłosić, czy porozmawiać z Państwem, czy na temat Ameryki jako pierwszy ze wszystkich. Proszę mi wybaczyć, że będę, nie patrzę Państwu w oczy, ale taka ta morda profesorska tyle ciutko jest obita z drugiej strony, więc wolałbym się nie przeflancowywać na drugą stronę, bo potem aż do końca świata będzie widać jakieś podbite oko. Także, ale umysł działa, więc jestem gotów i zaczynamy. Proszę Państwa. O wyborach będziemy rozmawiać, ale nie będziemy rozmawiać o szczegółach, danych, kto prowadzi, kto nie, kto może wygrać. Będziemy rozmawiać o tym, kto może wygrać, kto i dlaczego my tak byśmy przewidywali, ale ważniejsze jest to, co jest teraz. Będziecie Państwo widzieli na swoim ekranie kolejno różne slajdy, które przygotowałem w mojej prezentacji. One są zdecydowanie ładniejsze niż ja, więc nic nie tracicie. A ja z tła będę starał się uzupełnić treści, które Państwo możecie zobaczyć. Tym razem nie ma problemu z czytaniem, nie trzeba się przesiadać z góry na niższą ławkę. Jedziemy. Proszę Państwa, świetnie pasuje temat do zagajenia, do tego, co pani profesor Pańków mówiła. Mówiła o duchu, o etosie, o tym, czym jest kolegium. I akurat się wpasowałem w to świetnie, bo tak naprawdę, jak państwo widzicie, sugeruję, nie ja przecież to wymyśliłem, ale że te wybory, stawką w tych wyborach jest dusza Ameryki. Tak mówi Joe Biden, tak mówi wielu komentatorów, a ja zastanawiam się, ile tych dusz Ameryka ma, bo dzisiaj, czy to jest jedna dusza, czy jedna dusza została w Ameryce, czy mówimy o tak spolaryzowanym i podzielonym społeczeństwie dzisiaj, że już nawet duszy wspólnej nie ma. Na końcu zaoferuję Państwu moje własne przemyślenia w tej kwestii. Porozmawiamy chwileczkę o systemie wyborczym. Później popatrzymy na polaryzację, na to, co w duszy czy w duszach amerykańskich dzisiaj gra. Wcześniej po chwileczkę poświęcę na pokazanie Państwu, że wybory są loterią, w której naukowcy starają się przewidzieć wynik i dobrze obstawić numerki. I pokażę Państwu kilka teorii, bo one mogą być przydatne i w naszych realiach, bo nie ukrywajmy, my rozmawiamy o duszy Ameryki, a wiele z nas jest zatroskanych o polską duszę. Jedną czy wiele i te paralele amerykańsko-polskie, które tak zawsze świetnie nam wychodzą w czasie dyskusji, ja postaram się do nich nawiązać, a mam nadzieję, że Państwo słuchając mnie będziecie w naturalny sposób widzieć związki tego, co ja mówię o Ameryce, z tym, co się dzieje w Polsce przez ostatnich kilka lat. I dobrze, ja wiem, że czasu jest dzisiaj mniej niż normalnie, będę starał się mówić dość krótko. Umówiłem się z panem Krzysztofem, który obserwuje i jako
techniczna dusza czuwa nad tym, że mi przypomni, że trzeba kończyć. Normalnie to by pani Lidia dyskretnie weszła do sali i powiedziała, pokazała swoim osobom, że czas już kończyć. Proszę państwa, dusza, tytuł. Sam tytuł, jeżeli państwo zapamiętaliście, czy zwróciliście uwagę na tytuł mojego wystąpienia, on się składa z czterech wartości, które nie są połączone spójnikiem i, ale są połączone wykluczającym spójnikiem albo. Bo to jest wolność i porządek, albo równość i sprawiedliwość. Tak mi się zdaje, wygląda kluczowy wybór Amerykanów dzisiaj. Normalnie to amerykańskie credo, które składa się z czterech kluczowych wartości, wolność, równość, indywidualizm i demokracja, my wiemy, że jest między nimi czasami sprzeczność, ale te sprzeczności zawsze można było ze sobą łączyć. One nie były, nie wykluczały się. Kontekst, w którym one funkcjonowały, nie narzucał ostrego wyboru między nimi. Zawsze było między nimi napięcie. To napięcie jest źródłem dynamiki amerykańskiej polityki, więc to jest coś dobrego, coś, co pcha amerykańską demokrację do przodu. Niemniej dzisiaj wydaje nam się, że jesteśmy w sytuacji, gdy ona słyszymy zgrzyt tych mechanizmów, trybików, które ją napędzają, bo ten spójnik albo mówi nam, że to credo amerykańskie, wolność, równość, indywidualizm, demokracja, być może przestało być spoiwem, a staje się źródłem podziału. Bo dzisiaj ludzie hierarchizują między tymi wartościami. Albo wolność, kiedyś wolność i równość były łączone ze sobą, a dzisiaj przynajmniej to słyszymy w retoryce politycznej tej kampanii, szczególnie narzucone przez stronę prawą, czyli republikanów, a właściwie też nie republikanów, tylko Donalda Trumpa i jego otoczenie. Dzisiaj zdaje się relacja między wolnością a równością zdaje się być wykluczającą relacją i każda ze stron, lewa strona, czyli demokraci i prawa strona, republikanie, dorzucili jeszcze jeden kluczowy problem do kampanii, to znaczy albo porządek mamy, albo sprawiedliwość. Nie możemy mieć tych dwóch rzeczy naraz. Jeżeli nie możemy ich mieć naraz, to bardzo źle się dzieje z demokracją i demokracja staje się demokracją nieliberalną, demokracją fasadową, demokracją zagrożoną. Czy tak jest rzeczywiście w Ameryce? Musicie państwo poczekać na moje uwagi na sam koniec. Teraz tak, przed nami mapa elektorska, bo te wybory, ja chciałbym przestrzec wszystkich, którzy śledzą wybory amerykańskie, a wiem, że wśród nas jest szereg osób, które mają rodziny w Stanach Zjednoczonych, bo to zawsze z pytań państwa wychodziło, albo sami mieszkaliście, czy jeździcie, czy przynajmniej interesujecie się Stanami Zjednoczonymi, więc tu już tylko króciutko o tym powiem. I wybiera się w skali całego kraju, ale głosów nie liczy się w skali całego kraju, tylko głosy liczy się pojedynczo. Ta mapka Stanów, to popatrzcie państwo, tak jakby to były województwa i oddzielnie liczymy głosy w Świętokrzyskiem, Podkarpackiem, Lubelskim, czy Lubuskim, czy jakikolwiek weźmiemy województwa. W Stanach Zjednoczonych liczymy głosy oddzielnie w każdym stanie. Każdy stan ma przydzieloną mu liczbę elektorów, która jest równa reprezentacji w kongresie, czyli Kalifornia ma 55 elektorów, bo ma 53 reprezentantów w Izbie Reprezentantów i dwóch senatorów. Najmniejsza liczba to jest 3, ponieważ musi być dwóch senatorów i jeden w Izbie Reprezentantów. I teraz tak, to jest mapa, która pokazuje liczby. Popatrzcie państwo, stan Floryda 29, Teksas 38, Kalifornia 55,
na to największe, stan Nowy Jork, 29 głosów elektorskich. To są kluczowe stany, aczkolwiek nie wszystkie z nich są jednakowo w grze. Bo na przykład, jeśli by wrócić do roku 2016 czy roku 2000, kiedy przegrywający kandydat, odpowiednio Hillary Clinton czy Al Gore, za każdym razem demokraci, zdobywali więcej głosów w skali kraju, głosów popularnych, jakbyśmy w powszechnym głosowaniu, tak przegrywali w głosowaniu w kolegium elektorskim. Bo jeśli Kalifornia, która jest zdecydowanie stanem demokratycznym, czyli Kalifornia, te 55 głosów już dzisiaj możemy założyć, że one i tak będą głosami Bidena w głosowaniu kolegium elektorskim. Tutaj widać, że trzeba 270 głosów elektorskich, bo jest 538 elektorów. W związku z czym Biden ma te 55 głosów dzisiaj pewnych, tak jak w Colorado Trump ma 9 pewnych i takie stany pewne moglibyśmy sobie z łatwością wskazać. Tak, więc jeżeli zagłosuje 10 milionów Kalifornijczyków, to i tak jest 55 głosów dla Trumpa. Jeśli zagłosuje 15 milionów Kalifornijczyków na niego, to w dalszym ciągu jest 55 głosów tylko elektorskich. W związku z czym bardzo zwodnicze są ogólnokrajowe badania opinii publicznej, bo one nam pokazują rozkład opinii w całych Stanach Zjednoczonych, a choćby nie wiem, co zrobić i jak wielki przyrost poparcia w Kalifornii był dla Joe Bidena, to i tak on nie wygra, tak samo jak w Colorado czy w Teksasie w przypadku Donalda Trumpa. Popatrzcie Państwo, za chwileczkę pokażę tą samą mapę z kolorami i będzie coś, zobaczymy coś bardzo interesującego. Jedna przestroga dla wszystkich, którzy oglądają nie tylko teraz i dzisiejszą prezentację moją, czy słuchają dzisiejszego mojego wykładu, ale jeśli oglądacie Państwo amerykańską telewizję, czy śledzicie internet, pamiętajcie, że w Ameryce kolory są odwrócone. W Europie konserwatyzm jest niebieski, a lewica jest czerwona. W Stanach Zjednoczonych jest odwrotnie. Czerwone stany to są stany republikańskie, to są stany prawicowe, to są stany konserwatystów, a niebieskie to nie ma to nic wspólnego z niebieską krwią, to są stany lewicowe, czyli demokratów, socjaldemokratyczne tak wynika z preferencji wyborczych, ale oczywiście nie wszyscy obywatele, to byłoby niemożliwe, w danym stanie są o danej proweniencji politycznej. Popatrzcie Państwo, jak ciekawie wygląda mapa amerykańska, jeśli chodzi o rozkład poparcia. Zachodnie wybrzeże jest demokratyczne, podobnie jak północny wschód, I poza południem wschód Stanów Zjednoczonych. To są wyniki z 2016. Interior, wnętrze kraju jest czerwone i południe jest czerwone, czyli republikańskie i demokratyczne. I tak jest. Za chwileczkę zobaczycie Państwo slajd pokazujący tendencję historyczną, ale wracam do myśli mej. Nie znaczy, że wszyscy że większość Nevadańczyków tutaj, że to są ludzie popierający demokratów, to i tak są tylko ci, którzy zagłosowali oczywiście. Popatrzcie Państwo, co się dzieje, jeśli popatrzymy na gminy. To jest rozkład głosowania preferencji politycznych w Stanach Zjednoczonych z podziałem na gminy. Tutaj jeszcze inaczej widać podziały, nie tylko te terytorialne, gdy widzimy całe stany, ale gdy popatrzymy na gminy, to popatrzcie Państwo, w Kalifornii, która jest cała niebieska na tym slajdzie, czy Oregonie, czy stanie Waszyngton, czy tutaj Nevada, ale zobaczcie Państwo, w tejże Nevadzie, która jest na niebiesko, demokratyczna, popatrzcie, w tejże Nevadzie jest ciupeńki cypelek tylko, niebieski, demokratyczny. I tutaj kolejna gmina na zachodzie, to jest Reno, duże miasto, a tu jest Las Vegas.
Natomiast reszta gmin, reszta populacji jest bardziej, zdecydowanie bardziej republikańska. W tejże Kalifornii, samo wschodnie wybrzeże, tu największe miasta, a głębia stanu, to samo w Oregonie, to samo w Waszyngtonie. Także bardzo ostrożnie należy patrzeć na mapy, które pokazują preferencję polityczną, nie zachwystywać się tym kolorem i że to nie wszyscy oczywiście i że to jest dużo bardziej złożony, jak to się mówi, patchworkowy rozkład preferencji w społeczeństwie amerykańskim. Colorado jest doskonałym tego przykładem. Popatrzcie Państwo, jak jest podzielone. To jest rozkład kolorów, czyli przypominam niebieskie demokraci, czerwone republikanie w wyborach od roku 52. Patrzcie Państwo, jak bardzo dziwnie potrafią się rozkładać. Zwróćcie uwagę, 72 rok, 49 stanów zagłosowało, w większości obywatele tam zagłosowali za Richardem Nixonem, tylko jedyny maciupeńki tutaj stan Massachusetts zagłosował za George'em McGovernem, demokratą. Można powiedzieć, czy Ameryka stała się republikańska w roku 72, konserwatywna, prawicowa? Absolutnie nie. Absolutnie nie. Przepraszam bardzo. Złuda, ostrożnie patrzmy na wszelkie kolorowe mapy. 84 rok, identyczna sytuacja. Ronald Reagan bije Waltera Mondale'a. Jedyny stan, Minnesota, głosuje na Mondale'a. 49 stanów z przewagą Ronalda Reagana. Bywają sytuacje znacznie bardziej podzielone. Popatrzcie Państwo, rok 92, gdzie mamy jeszcze trzech kandydatów, a nie dwóch kandydatów na prezydenta, bo jest George Bush starszy, ten czerwony, republikanin, Bill Clinton niebieski i Ross Perot, miliarder, taki prekursor Trumpa, pierwszy Trump, tylko spokojniejszy, w stylu tradycyjnym bardziej, normalny, jakby to powiedzieć, polityk, który zdobył 19% głosów. I choćbyście, nie wiem, jak wielką lupę Państwo wzięli, to nie znajdziecie tych 19% głosów na Rossa Perot w 92. Po prostu nie zwyciężył w żadnym stanie. To jest amerykańska specyfika. Zwycięzca bierze wszystko. Ten, kto wygrał w danym stanie, nawet nie musi zdobyć 50%. Wystarczy, że wygrał, że ma większość, może to być 43, jak to było w przypadku Billa Clintona w skali kraju, bierze wszystkie głosy elektorskie z danego stanu. Tutaj mały trend dla moich kolegów politologów. Tak, ja wiem, że są stany, które pozwalają na podzielenie głosów elektorskich, ale nie chcę mieszać w głowie, to są malutkie stany i mało istotne z punktu widzenia ostatecznego wyniku wyborczego. Także interior jest republikański, oba brzegi, szczególnie północny wschód i zachód, są demokratyczne. Ta część kraju pogardliwie czasem zwana jest nie interiorem, tylko krajem, nad którym się przelatuje samolotem, bo tu nie ma nic ciekawego. To oczywiście nie jest prawda, ale ta część kraju jest, rozumie, że elity wschodniego i zachodniego wybrzeża mogą patrzeć na nią pogardliwie, w związku z czym w tymże 2016 roku stan Illinois i Minnesota zostały w rękach demokratów, ale popatrzcie Państwo, tutaj jeszcze Wisconsin, Michigan przeszło w stronę republikańską, jakby wysyłając sygnał do elit na wschodnim, zachodnim wybrzeżu. Musicie nas brać pod uwagę w swoich kalkulacjach. I tak zresztą jest też i w tych wyborach. To tylko takie króciutkie przypomnienie, że amerykański system wyborczy
jest zupełnie inny niż nasz, w związku z czym dynamika wyborów, a nasz, mówię, europejski szerzej, nie tylko polski, w związku z czym dynamika wyborów jest zupełnie inna i to, że prezydent na dwa tygodnie w tej chwili, bo dzisiaj nie wiem, czy państwo słyszeliście, część z państwa być może nie otworzyła telewizji czy internetu, Donald Trump został zdiagnozowany jako nosiciel koronawirusa i dwa tygodnie przerwy w kampanii będzie sobie siedział w Białym Domu i zapewne robił to, co lubi najbardziej, czyli oglądał telewizję. Od rana, jak wiemy, Donald Trump ogląda przez kilka godzin telewizję, a potem rządzi. Czy mimo wszystko, czy mimo takich terytorialnych, geograficznych podziałów, ideologicznych podziałów, społecznych i kulturowych, o których wiemy, że w Ameryce jest ich pełno i rasa, klasa, etniczność, preferencje seksualne, myślenie o przeszłości dzisiaj. Przecież Amerykanie mają swoją wersję polityki historycznej dzisiaj jako czynnik w kampanii wyborczej. Też burzą pomniki, czasem się w tym rozpędzają, ale jest taki pęd do prostowania historii, znaczy prostowania w sensie wyjaśniania jej w inny sposób, żeby uwzględnić większy wkład mniejszości, szczególnie afroamerykańskiej mniejszości w tę historię. Zapewne za jakieś 20 lat przyjdzie zwiększona uwaga dla historii latynosów, którzy i ich wkładu w historię Stanów Zjednoczonych, bo to jest rosnąca w siłę mniejszość. Dobrze, teraz tak. Czy mimo wszystko rozkład poparcia w tej chwili jest taki, że Joe Biden w skali ogólnokrajowej ma około 6 do 8% przewagi, punktów procentowych, jak się powinno mówić, przewagi nad Trumpem w sondażach ogólnokrajowych, w stanach kluczowych, czyli takich stanach, które mogą zmienić swoje preferencje w stosunku do tego, jak głosowały w 2016, stanach, których nie możemy przewidzieć, jak zagłosują, jest tych stanów około 10, w większości z nich przewagę ma Joe Biden, ale jest to przewaga mniejsza, 5, 6%, 4%, czasami 3% w granicach błędu statystycznego. Podobnie było 4 lata temu. I tu od razu jasno powiedzieć. 4 lata temu było podobnie. Hillary Clinton w badaniach opinii publicznej wygrywała te wybory. Wygrywała również w stanach o zmiennych preferencjach, czyli swing states, ale przegrała wybory. Głosy na Donalda Trumpa w badaniach opinii publicznej były niedoszacowane i to niedoszacowane w sposób tragiczny. Tragiczny dla społeczności akademickiej, takiej jak moja, bo myśmy się mylili o 12% czasami, po prostu. Co bardziej złośliwi komentatorzy mówili, że był to efekt obciachu, tak zwany, czy w cudzysłowie powinienem teraz powiedzieć, znaczy przyznanie się do chęci głosowania na Donalda Trumpa w roku 2016 było w pewnych kręgach obywateli było uznane za obciachowe, to jest najlepsze słowo, jakie tutaj można przywołać, w związku z czym jego poparcie było niedoszacowane. Czy tak samo będzie w 2020? Myślę, że już mniej, w mniejszym stopniu znacznie, raz, że sondażownie już to uwzględniają w swoich próbach badawczych, czyli rozważają, jak odpowiednie wagi przypisać pewnym rejonom i typom obywateli, a dwa, że po 4 latach prezydentury Donalda Trumpa to, co było niezwykłością, to, co było łamaniem reguł niepisanych, to, co było nieortodoksyjnym stylem, w jakiś sposób stało się normalnością
w amerykańskiej demokracji. W związku z czym dzisiaj już chyba odważniej ludzie przyznają się do wsparcia dla Donalda Trumpa. Niemniej to niedoszacowanie na pewno jeszcze i istnieje. Czyli czy można przewidzieć, czy Donald Trump wygra 3 listopada? Różne są sposoby przewidywania. Ten wykres pokazuje, że te wszystkie slajdy będą po angielsku niestety, ale ja tłumaczę, co najważniejsze w nich będzie. Że zwycięstwo prezydenta zależy od tego, jaki jest prestiż i uznanie i status partii, którą prezydent reprezentuje. Po pierwszej kadencji i po dwóch kadencjach. To jest model tradycyjny, ja do tego już nie będę wracał, tylko czyli jakby prezydent i partia są połączeni. Prawda? Ten model, drugi model, zakłada, żebyśmy, znaczy każe nam być, przestrzega nas przed zbyt łatwym orzekaniem o zwycięstwie kandydatów. Proszę Państwa, że ci, którzy wcześniej w badaniach opinii publicznej dobrze wypadają, wcale nie oznacza, że wygrywają wybory. Tutaj mamy sytuację, to są wszystko kandydaci, którzy tu jest okres, czyli na 4, 5, 6 miesięcy przed dniem wyborów uznawani byli za faworytów, ponieważ mieli nad przeciwnikami taką przewagę. A mimo wszystko, wszyscy ci z tej kolumny przegrali w listopadzie. Popatrzcie Państwo, czasami, gdy jest 4%, 6% różnicy, to są marginalne różnice, ale kampania wyborcza jako taka potrafi zmienić dynamikę poparcia czy jej rozkład poparcia w sposób niezwykle znaczący. 19% różnicy, 16%, 25% różnicy między na korzyść Cartera ponad Reaganem w marcu 1980 roku, no to wydawałoby się już, no właściwie o czym my mamy mówić. No 25% to jest dołek, z którego kandydat się nie wydobędzie. A mimo wszystko wszyscy ci z prawej kolumny w tych wyborach, w których startowali, tu mamy datę, wygrali. W związku z czym wracam na chwileczkę do rozkładu opinii publicznej na temat Donalda Trumpa. On nie tylko we wczesnych badaniach opinii publicznej, już po rozpoczęciu wirusa, czyli COVID-u, wypadał gorzej niż Joe Biden. Tak samo było w 2016 roku, ale wygrał. W związku z czym bardzo ostrożnie patrzmy na badania opinii publicznej. Są modele dzisiaj, są ci, którzy przewidują wynik wyborów, patrząc na prawybory, czyli na ten okres wcześniejszy, gdzie rywalizacja toczy się wewnątrz partii, o zdobycie nominacji. To jest bardzo demokratyczny proces, wybory wewnątrzpartyjne toczą się w każdym stanie, czasami formę wyborów, czasami formę zebrań one mają i założenie tego modelu jest takie, że ten, kto dobrze wypadł na wczesnym okresie prawyborów, czyli pierwszy miesiąc, gdzie jest duże zainteresowanie, gdzie mamy wybory w stanie rolniczym, mamy północny wschód, jedziemy na południe, potem mamy uprzemysłowiony region, potem mamy tak zwany Super Tuesday, czyli wiele wyborów naraz w 13 czy 15 stanach. Jeżeli ktoś wypadł dobrze na początku kampanii o nominację, to ten wtedy wygrywa w prawyborach. Według tego modelu w tym roku zwycięzcą wyborów powinien być Donald Trump, ponieważ raz, że nie miał konkurencji albo miał właściwie śladową konkurencję w
partii republikańskiej, a Joe Biden rozpoczął prawybory, czyli rywalizację o nominację, bardzo słabo. I w pierwszych trzech prawyborach zajmował dalekie miejsca, nawet nie drugie, nawet czasem poza podium. Dopiero prawybory w południowej Karolinie, gdzie po raz pierwszy czarni Amerykanie, Afroamerykanie zagłosowali w dużej liczbie, tam zwyciężył Joe Biden i od tego czasu już jego fortuna była, no sprzyjała mu fortuna. Dla tych wszystkich, którzy mówią, a panie, co pan mówi, kampania to jest bez znaczenia i wielu jest naukowców, którzy tak mówią. Kampania to jest tylko dodatek. Następne dwa modele to są modele, które mówią, że kampania wyborcza, komunikacja, reklamy, debaty, ten cały, ten hałas polityczny, o którym mówimy, on właściwie nie ma większego znaczenia dla ostatecznego wyniku wyborów, bo według modelu firmy Moody, to jest firma, jedna z czołowych firm, która działa w biznesie, robi ratingi i oceny stanu gospodarki i tak dalej, powinna być znana, nazwa być może jest Państwu znana. Mamy trzy modele, które dotyczą stanu, pierwszy to tego, jak obywatele czują w swoim portfelu stan gospodarki. Drugi czynnik to jest, w jaki sposób, czy giełda, notowania giełdowe, indeksy giełdowe są sprzyjające, czy nie, urzędującemu prezydentowi. I trzecie, to znaczy bezrobocie w Stanach Zjednoczonych. Amerykanie, tu trzeba od razu powiedzieć, że Amerykanie mają zupełnie inne niż w Europie podejście do bezrobocia z racji tej, że te wsparcie społeczne dla bezrobotnych jest dużo mniej rozbudowane w Stanach Zjednoczonych i tak jak w Europie bezrobocie 7-8% jest traktowane jako absolutnie normalne bezrobocie i nie jest to sygnał do reform i przedsiębrania kluczowych jakichś zmian legislacyjnych i tak dalej. W Stanach Zjednoczonych bezrobocie na poziomie 8% uznawane jest za bardzo wysokie bezrobocie. Ten rok jest szczególny. Ten rok jest szczególny, ponieważ ze względu na COVID i za chwileczkę do tego nawiążę. Popatrzcie Państwo, wszystkie trzy gospodarcze czynniki, czyli takie obiektywne, prawda, czynniki, które obiektywizują wynik wyborów, wskazują, że zwycięzcą 270 głosów elektorskich potrzeba, że zwycięzcą tych wyborów jesienią będzie Trump. Wszystkie trzy. Nie ma między nimi różnicy. Teraz na pewno byście Państwo chcieli, zadali mi pytanie z sali. No dobrze, ale w tej chwili gospodarka amerykańska szalenie się skurczyła o 8-9%. Bezrobocie wynosiło już 40 milionów obywateli w okresie w maju i to było 14,5-15% społeczeństwa tego jakby zatrudnionych. Dzisiaj ono wynosi 8,3%. Czyli zmniejszyło się znacząco. I tu dochodzimy do kluczowego problemu związanego z tymi wyborami. Być może jesteście Państwo, znacie te dwa pojęcia. To jest linia U, literka U, która jest taka łagodnie, czyli opada, a potem dość powoli się unosi, bo jest długi okres, kiedy na dole mamy długą kreskę, prawda? Czyli jeśli gospodarka i stan gospodarki, wychodzenie z kryzysu ma charakter litery U, to znaczy, że to wychodzenie jest powolne i że kryzys jest bardziej długoterminowy. To jest interpretacja demokratów. Oni mówią, gospodarka jest w recesji, mamy kształt U. Donald Trump i demokraci i sprzyjające im media wyszukują czynniki gospodarcze, dane, statystyki, które pokazują, że gospodarka leży, na łopatki jest położona i że to jest wielki kryzys.
w pewnym sensie im gorzej, tym teoretycznie dla Bidena powinno być lepiej. Z drugiej strony mamy, co jest zresztą bardzo niebezpieczną sytuacją wyborczą, bo jak się cieszyć z tego, że ludzie są zwalniani. Dzisiaj koniec pomocy dla linii lotniczych w Stanach Zjednoczonych. My mamy swoje problemy z lotem, a Amerykanie mają problemy ze swoimi liniami lotniczymi, gdzie latalność spadła ponad 90%. I Trump, który patrzy na te, na dane, które tutaj widzimy i mówi, gospodarka, to co się dzieje w tym roku, to jest kształt V. Myśmy mieli dramatyczny spadek, ale to nie my, tylko Chińczycy są winni, tak mówi Trump, ale mamy też radykalne, szybkie, jak to by powiedział, dramatyczne odbicie od tego dołu, którym jest tym dzióbkiem, gdy dwie linie składające się na literę V się znajdują. Strona prawa, media z prawej strony wyszukują danych statystycznych, które wskazują na tym, że odbicie gospodarcze jest szybkie, że wszystko, co złe w gospodarce spowodowane zostało nie złym zarządzaniem przez prezydenta i złą polityką prowadzoną przez kongres, z którego Senat kontrolowany jest przez republikanów, a Izba przez demokratów, tylko że jest to czynnik zewnętrzny zdecydował i popatrzcie, my się odbijamy, wracamy, znowu będzie wspaniale, ponieważ Trump, jeśli Państwo przyjrzycie się uważnie temu, co mówią ludzie analizujący dane, to bardzo często po stronie, jeśli sprzyjają oni Trumpowi i partii republikańskiej, to mówią, przez pierwsze 3,5 roku prezydentury Trumpa gospodarka rosła wspaniale, by mieliśmy najmniejsze bezrobocie, największy wzrost i tak dalej. Mówią 3,5 roku. Jakby to ostatnie pół roku nie istniało. Dlaczego jesteśmy, mamy prawo tak mówić? Bo to nie jest wina prezydenta, to jest wina czynników zewnętrznych, obiektywnych, I nie zwracajmy uwagi na to, co w ostatnich 6 miesiącach się stało. Pytanie jest takie. Popatrzcie Państwo, co na to obywatele? Czy ludzie kupują taką narrację? Spór między demokratami a republikanami, właściwie o wiedzę, o naukę. Ekonomia aspiruje do tego, żeby być uznawana za naukę w połowie przynajmniej ścisłą, a niektórzy uważają, że bardziej ścisło, niż że jest to nauka ścisła. Czyli spór dotyczący tego, co w gospodarce, w zasadzie powinny być pewne obiektywne kryteria, które nam mówią, że taka jest sytuacja i koniec, kropka. Natomiast w dzisiejszej Ameryce, spolaryzowanej, podzielonej, czerwono-niebieskiej, gdzie to się przenosi również na salę, gdzie analitycy siedzą po dwóch stronach i rozmawiają o gospodarce, rozmawiają o obiektywnych danych i te dane przestają być obiektywne. Po prostu i 351 głosów elektorskich to jest 80 więcej niż potrzeba. Ten model pokazuje, jak obywatele odczuwają stan gospodarki. Według tego modelu Donald Trump zdecydowanie wygrywa z Joe Bidenem. Aż to aż niepojęte. Dlaczego? Bo ci, którzy chcą głosować na Trumpa, jednocześnie chcą wierzyć w to, że mówimy o literze V, a nie o literze, nie umiem U zrobić, ale o literze U. I to jest kwestia polityczna. Dzisiaj stan gospodarki jest kwestią polityczną, bo tak spolaryzowana, tak spolityzowana jest Ameryka dzisiaj, że właściwie dzisiaj kwestia noszenia maseczki jest kwestią polityczną. Kwestia zachowania w sferze publicznej, chodzenia do kawiarni czy chodzenia do kina tam, gdzie otwarte jest kwestią polityczną. Wszystko jest polityczne, bo w roku wyborczym przekłada się na sygnał czy symbol poparcia dla prezydenta Trumpa lub oporu czy odrzucenia prezydenta Trumpa. Proszę Państwa, ten model, ja już o modelach, zaraz skończę z modelami, żeby nie zanudzać. Natomiast wszystkich, którzy
znają język angielski na tyle biegle, że mogą sobie przeczytać artykuł. To nie artykuły naukowe, bo profesor Lichtman i jego model, dzięki któremu on przewidział wynik wyborów, wszystkich wyborów od bodajże 52 roku, trafnie przewidział, można by streścić w ten sposób. Tak jak to napisane miał Bill Clinton w swoim gabinecie w trakcie wyborów w 92 roku. Gospodarka głupcza. Decydują czynniki obiektywne, decyduje przekonanie o tym, w którą stronę państwo idzie, decydują czynniki poza kampanią. To znaczy model Lichtmana można streścić w ten sposób. Duże rzeczy decydują. To, co się dzieje w czasie kampanii, jest tylko dodatkiem, uzupełnieniem. I to nie ma klucza, nie ma kluczowego znaczenia dla wyborów obywateli, których dokonują w akcie głosowania. Jest 13 kryteriów, które Lichtman proponuje. Jeżeli 6 z tych kryteriów jest spełnionych przez, czyli mówimy prawda, tutaj popatrzcie Państwo, mamy, ja nie chcę wchodzić, bo przecież to nie jest aż tak akademicki wykład. Ja chciałbym tylko Państwu powiedzieć, że my staramy się zobiektywizować nasze myślenie o wyborach. Jeżeli w przypadku Trumpa, jeżeli by tych fałszywe, że nieprawdą jest, że mielibyśmy 6 kategorii, w którym sytuacja nie sprzyja Trumpowi, to mówilibyśmy o porażce Trumpa. Jest ich w tej chwili 5. Ten model Lichtmana, ten wykres dotyczy sytuacji już po covidowej, czyli z lata. Lichtman twierdzi, że Trump wygra wybory, natomiast no jest to na granicy, ponieważ musi być 6 różowych. Mamy tych różowych kryteriów 5. Nie jest prawdą, że w państwie jest to, czy to, czy to. Jedna kategoria przejdzie z zielonej na różową i wtedy Trump przegrywa, więc jest to bardzo na granicy, ale w większości przypadków u Lichtmana by było tak. Dobrze. No to teraz wróćmy do tej duszy. Bo to są modele, to są przewidywania, to jest nauka, która stara się nam wytłumaczyć, co się dzieje w tej amerykańskiej duszy. Duszy nie interesuje nauka. Tam nie ma duszy w tych modelach, wykresach, tam w tych ani Lichtman, ani model Moody, tam nie ma duszy. Tam są dane, tam obiektywizuje. Że nam się wydaje jednak, szczególnie w przypadku prezydentury Trumpa, że musimy uwzględnić ten czynnik aksjologiczny. Musimy mówić o stylu, musimy mówić o emocjach, musimy mówić o wartościach, musimy mówić o stosunku do samej osoby prezydenta jako ważnym czynniku, który będzie kształtował nasze decyzje wyborcze. Czyli pytanie jest takie. Co martwi Amerykanów, co jest dla nich kluczowym problemem i jak oni widzą kandydatów Bidena i Trumpa stojących wobec tych problemów? Który z nich lepiej sobie z tymi problemami poradzi? Ja tutaj mam 2 slajdy, które pokazują rok temu, zanim był COVID, jak gospodarka świetnie szła, co było najważniejsze dla Amerykanów, czyli służba zdrowia, dostępność służby zdrowia i jej koszt służby zdrowia, narkotyki, dostępność wykształcenia na poziomie szkoły wyższej, bo tamte już są płatne,
deficyt budżetowy, to były kluczowe problemy zmiany klimatycznej. Zmiany klimatyczne to były kluczowe problemy w roku 2019. Popatrzcie Państwo, terroryzm nisko, szanse rozwoju, praca dla wszystkich Amerykanów. W momencie, gdy gospodarka, gdy bezrobocie było na poziomie 4-3,5%, Amerykanie jakby nie zajmowali się dostępem do rynku pracy jako problemem, mówili to w ogóle żaden problem. Niebieski kolor demokratyczny, czerwony kolor republikański. Rok temu, ja zaraz skonfrontuję to Państwu z tym, co mamy dzisiaj. Co dzieliło? Popatrzcie Państwo, to jest, tutaj już mówimy o polaryzacji, zresztą widzicie Państwo to w tytule slajdów, bo ten slajd mówi o ogóle Amerykanów. Natomiast ten slajd mówi nam, że w ramach tych problemów Amerykanie są bardzo podzieleni. Za chwileczkę zobaczymy, jak to jest latem 2020 roku. Republikanie, demokraci w stosunek do, czy zmiany klimatyczne to jest poważny problem dzisiaj w kraju. Gigantyczna różnica, popatrzcie Państwo. 50 parę %. Nierówności gospodarcze. Dla demokratów niezwykle istotne, dla republikanów mało istotny problem. Rasizm. Ogromna różnica między spojrzeniem na te problemy. A przecież pamiętamy, że dzisiaj to, co się dzieje, to nierówności gospodarcze i rasizm. One buzują w amerykańskim społeczeństwie, wylały się na ulice i dzisiaj ulice pełne są protestów, w którym tak po lewej, jak i po prawej stronie, szczególnie po lewej stronie oczywiście, niosą te hasła na swoich sztandarach, czy nierówność płci. Tutaj szereg problemów. Jedyny problem, popatrzcie Państwo, który właściwie jednoczy, właściwie kilka problemów, które jednoczą demokratów i republikanów, to były narkotyki, uzależnienie od narkotyków, deficyt budżetowy, terroryzm. Ale imigracja znowu należy do kategorii radykalnie różniącej. Hierarchia problemów w roku w sierpniu, czyli miesiąc temu, prawda, pod koniec sierpnia 2020. Gospodarka, służba zdrowia, terroryzmu w ogóle nie ma. Pojawia się aborcja, zmiany klimatyczne gdzieś daleko. Broń, rok wyborczy, tam w broń zawsze staje się ważniejszym. Polityka zagraniczna ważniejsza, to głównie relacje z Chinami. W 2019, popatrzcie Państwo, gdzie jest polityka zagraniczna? Próżno szukać. W ogóle nie ma polityki zagranicznej. Amerykańskie wybory nie decydują się wokół spraw związanych z polityką zagraniczną. W tym, że w obecnym roku tak, polityka zagraniczna jest bardziej istotna, ale to głównie chodzi o relacje z Chinami i wojny handlowe. Tutaj jest porównanie zestawienie tych dwóch slajdów z 2019 i 2020, rok różnicy między nimi i hierarchia problemów, możecie Państwo zwrócić na to uwagę, ale to, na co chciałem przede wszystkim zwrócić, czyli jak się ona zmienia, nie zmieniła się w sposób bardzo radykalny. Rasizm był 43, rasizm dzisiaj jest bardziej istotny, 52. To jest uśrednione dla społeczeństwa. Pojawia nam się tutaj nominacja do Sądu Najwyższego, której rok wcześniej nie było, no bo to jest problem dnia dzisiejszego, prawda? Służba zdrowia 68, służba zdrowia 66, to jest ten sam problem, to jest ta sama sytuacja. Deficyt budżetowy, gdzie jest deficyt budżetowy w 2020 roku? W ogóle go nie ma. Nie ma go
No bo wyjściem, sposobem na wyjście z kryzysu jest drukowanie pieniędzy i pompowanie ich w bez ograniczeń wręcz. Kilka miliard, kilkaset miliardów, właściwie kilka trylionów czy bilionów dolarów na nasze Stany Zjednoczone wpompowały w gospodarkę, przekazując pieniądze bezpośrednio do rąk obywateli, $600 przez 3 miesiące, $600 co tydzień, jako rekompensata za straty związane z wirusem. Gdzie jest terroryzm? W ogóle go nie ma. No to jest szczególny, inny rok, prawda? Natomiast co dzieli? Co dzieli i jak bardzo dzieli? Tutaj ja, popatrzcie Państwo, to jest lepszy wykres, ponieważ on ma pokazuje skalę różnicy między demokratami a republikanami. Przypominam, niebieskie demokraci, czerwone republikanie. Czy to jest poważny problem? No i mamy głównie problemy klimatyczne, rasa, etniczna, to jest to, co się Black Lives Matter, to, co się dzieje poza gabinetami, gdzie planuje się kampanię. Koronawirus, zobaczcie Państwo, jak różnie patrzą na tę sprawę republikanie i demokraci. Co mówi? Jeśli spojrzymy na ten wykres, to co mówi Joe Biden i co mówi Donald Trump? Donald Trump zarzuca Bidenowi, że on zamknie gospodarkę, straszy Amerykanów Donald Trump, że znowu zamknie gospodarkę, co spowoduje utratę miejsc pracy. I Joe Biden nie ma dobrej odpowiedzi na ten zarzut. To było jedna z ciekawszych rzeczy z tej niezwykle konfrontacyjnej debaty, która miała miejsce kilka dni temu. Nie wiem, czy szkoła będzie chciała Państwu to przesyłać, tę prezentację. Ja bardzo chętnie się podzielę tym, natomiast chciałbym zwrócić Państwu uwagę na to, co chyba jest najważniejsze w tym. Są różnice, polaryzujące różnice w spojrzeniu na rzeczy obiektywne, które ulegają polityzacji czy polityzacji i dzisiaj właściwie trudno znaleźć coś, co byłoby neutralną opinią czy informacją w przestrzeni publicznej. W związku z czym być może wybory rozstrzygną się, ponieważ obie strony, one są jakby, mają ustalone opinie, spolaryzowane strony, lewa, prawa, to cokolwiek się dzieje w czasie kampanii nie będzie miało wielkiego wpływu na głosy, bo tak jak mówimy, że mamy 40% wyborców to demokraci, 30% republikanie, 30% to są tak zwani wyborcy niezależni. No dobrze, ale wśród tych, ale wyborców niezdecydowanych dzisiaj na miesiąc przed wyborami jest zaledwie około 8-10%. Czyli właściwie cała kampania, to wszystko, co będzie się działo między dziś a 3 listopada, jest adresowane do tych 10 czy mniej niż 10% obywateli, którzy jeszcze nie wiedzą, albo nawet jeszcze nie zagłosowali, bo Amerykanie już głosują, w 12 stanach już głosują, już zagłosowali drogą pocztową. Taka ciekawostka, że Amerykanie martwili się w marcu już i w kwietniu, kiedy wiadomo było, że znaczna część głosowania przeniesie się do poczty. Oni mówili, że to jest fatalnie, ponieważ zostało tylko 5 miesięcy i my w żaden sposób nie zdążymy przygotować tych wyborów. My jesteśmy znacznie sprawniejsi w tej kwestii, bo my jesteśmy w stanie zorganizować wybory pocztowe nawet w kilka tygodni, prawda? Więc mogą się Amerykanie od nas uczyć, tak jak Francuzi mogą się uczyć używania widelca, tak Amerykanie mogą się uczyć przeprowadzania wyborów pocztowych. O tym jeszcze by długo mówić, być może kiedyś będziemy mogli porozmawiać w ogóle o tym, co się stanie 3 listopada. Ale
czy wobec faktu, że w obiegu publicznym trudno o obiektywne informacje dzisiaj, to na czym będą opierać swoje głosy wyborcy? Sugestia jest taka, że być może bardziej jeszcze niż w poprzednich latach zdecyduje stosunek do osoby kandydata. Kim jest, jakie reprezentuje wartości, jakie reprezentuje cechy polityka. No i teraz popatrzcie Państwo na ten wykres, który właśnie o tym mówi. Wydawałoby się, patrząc tutaj, że właściwie no to nie ma sprawy. Biden wygrywa, bo czy chcemy, żeby polityk był uczciwy, czy chciałby, żeby się pochylał i szanował problemy zwykłych ludzi, żeby był dobrym, żeby był modelem, wzorcem zachowania, żebyśmy go chcieli zaprosić na obiad, bo takie się przeprowadza sondaże, kogo byś chciał zaprosić, Trumpa czy Bidena, i żeby był zrównoważony, no to tu wszędzie wygrywa Biden i to zdecydowanie. Ale tam, gdzie w grę wchodzi coś, co by można nazwać siłą polityczną, emanowaniem siły politycznej, że ktoś jest decyzyjny, energiczny, zdecydowany, odważny, tam wygrywa Donald Trump. Wśród tych cech, te cechy są bardziej identyfikowane, przypisane Donaldowi Trumpowi. I teraz wracamy do mediów i sposobu opisywania sytuacji. Jeśli demokraci tworzą wrażenie, że im gorzej, tym lepiej, bo im gorzej, to znaczy, że możemy przypisać Trumpowi winę za to, jak źle jest w Ameryce, to nie ma prostej odpowiedzi. To dla demokratów wcale nie jest tym lepiej, bo jeżeli spojrzymy na zespół cech, i to ja tylko pokazałem Państwu jeden przykładowy sondaż, takich sondaży jest wiele, to wśród cech, które są potrzebne politykowi, żeby w sytuacji kryzysu wziął politykę w cugle i jakby pchnął Amerykę w jakąś stronę, tam wygrywa Trump. Tam wygrywa Trump, bo Trump w stosunku do Bidena ma przewagę w tych cechach jak odwagi, zdecydowania, i również w zarządzaniu gospodarką, której tutaj tejże cechy nie ma. W związku z czym, jeśli wrócimy na chwileczkę, że ja już będę za chwilę kończył i przejdę do podsumowań, jeśli przyjrzymy się tej debacie, która w oczach znaczącej większości obserwatorów była debatą straszną, była debatą, która złamała mnóstwo reguł niepisanych obaj kandydaci byli aroganccy, obaj kandydaci byli, zachowali się nie tak, jakby to byśmy tego oczekiwali. To być może to wcale nie było takie niemądre z ich strony. Bo tak jeden, jak i drugi zrozumieli, że dzisiaj to, co ważniejsze jest dla obywateli, to jest pokazanie, że ja mogę być silny, że ja jestem twardy, że ja się nie boję konfrontacji i że ja, jak jest pyskówka, to ja się wdam w tę pyskówkę i będę twardo bronił swojego stanowiska. Nie boję się posponować przeciwnika. Coś, co uznalibyśmy za no, niegodne kandydatów na prezydenta, obaj kandydaci, otwartym tekstem, jeden nazywał drugiego niedoukiem, że nie jest smart, to Trump w stosunku do Bidena. Biden mówił o Trumpie bardzo podobne rzeczy i że mówią nic o sobie, że kłamią i tak dalej. Czyli być może oni zrozumieli, mają wewnętrzne badania, że te wszystkie badania opinii publicznej o tym, co sądzą wyborcy, jakie problemy dla nich są najważniejsze i tak dalej, że być może w tym roku w sposób szczególny nie same problemy stanowią klucz do
do rozstrzygnięć wyborczych, znaczy kto sobie z nimi lepiej by poradził, tylko jaki jest charakter tych ludzi, którzy będą sobie radzić, bo my nie wiemy, co nas czeka. Tam miałem przygotowane mnóstwo slajdów, które by pokazały Państwu, jak Amerykanie czują, że sytuacja jest niepewna, zmienna. W związku z czym poszukują oparcia w przywództwie, poszukują silnego przywództwa, poszukują osoby, której mogliby uwierzyć, że ona lepiej niż drugi kandydat poradzi sobie z tą trudną sytuacją i z tym, co nas czeka w najbliższym czasie. I w związku z czym ja bym wcale nie przekreślał szans Trumpa na zwycięstwo wyborcze, mimo że większość badań opinii publicznych mówi, że jego szanse są prawie że iluzoryczne dzisiaj. Te modele znowu mówią, że być może wcale tak nie być. Więc media mówią jedno, modele tak trochę Trump, trochę Biden, ale ci, którzy badają stan ducha amerykańskiego, patrzą na politykę przez pryzmat charakteru osobistego przywódcy, tutaj różnice, tutaj sytuacja Biden-Trump jest, jak to się mówi, 50-50, z lekką przewagą dla Donalda Trumpa. I teraz tak, kilka konkluzji. Ile dusz Amerykanie mają? To samo pytanie możemy zadać w Polsce. Ile my mamy dusz w tej chwili? Wszystko, co się działo w kampanii wyborczej, przeważnie te różnice, podziały, konflikty, w sumie 20 stycznia, gdy następowała inauguracja, one się zlewały we wzmocnienie wspólnoty amerykańskiej. Najlepszy przykład. George Bush Jr., wybrany w niezwykle spornych okolicznościach w 2000 roku, kiedy to zwycięstwo wyborów poznaliśmy dopiero w połowie grudnia, gdy Sąd Najwyższy nakazał przestać przeliczania głosów na Florydzie i ze względu na niejasny charakter sposobu przeliczania, mnóstwo problemów tam było, co oznaczało, że decyzja komisji wyborczej czy sekretarza stanu, jak to się nazywało, stanu Floryda, z dnia wyborów, gdzie ogłoszony zwycięzcą został George Bush, że ta decyzja jest ważna, w związku z czym dostał głosy stanu Floryda i wygrał, którym to wygrał o 537 głosów nad Alem Gore. Ameryka była podzielona maksymalnie. Nie tak jak dzisiaj jest podzielona, ale wtedy wydawało się, że to po prostu bardziej podzielonego kraju nie może być. Opinia publiczna rozkładała się poparcie 50-50 w stosunku do Busha, 50% osądzało go od czci i wiary, 50% uznawało go za właśnie prawowitego i słusznie wybranego prezydenta. Ale w badaniu opinii publicznej przeprowadzonej dzień po inauguracji, gdy spytano ludzi, czy prezydent Bush poradzi sobie ze wszystkim, z większością problemów, 60% wyborców, nie 50, ale już 60, dodatkowe 10% powiedziało, tak, jesteśmy pełni wiary, że George Bush przeprowadzi nas przez jakiekolwiek trudności będziemy mieć. Wtedy nie było żadnych trudności, ale że George Bush jest właściwym człowiekiem na tym miejscu. To jest ten efekt symboliczny. Kampania się kończy, różnice się kończą, skupmy się na tym, co nas łączy i na tym, co jest ważne dla kraju. Czy tak będzie w tym roku? Czy 20 stycznia 2021 będzie momentem, kiedy w przypadku porażki Donalda Trumpa albo zwycięstwa, obojętne w zasadzie, czy będzie tym dniem wspólnoty, inauguracja prezydencka? Różne, na dwoje babka wróżyła. Z jednej strony mamy głosy, to wszystko są trzy radykalne głosy, przeważnie ze strony lewej, mówiące o tym, że jeśli by demokraci zwyciężyli w wyborach i przejęli kontrolę nad kongresem, nad senatem, gdzie z 23 senatorów, którzy ubiegają się o reelekcję, jest republikanami, tylko
tylko 13 jest demokratami, w związku z czym jest możliwe, że demokraci przejmą kontrolę nad Senatem. Dzisiaj mają mniej o 3 senatorów niż republikanie, ale jest to możliwe, aczkolwiek tutaj tu już zdecydowanie na dwoje babka wróżyła. Zakłada się, że kontrola nad Izbą Reprezentantów pozostanie w rękach demokratów, więc będziemy dalej mieli konflikty na poziomie władzy federalnej, ustawodawczej i wykonawczej, jeżeli Trump zostanie prezydentem. Więc demokraci mówią o tym, że być może jeśli wygramy i będziemy mieli wystarczająco siły politycznej, to powinniśmy zmienić konstytucję i wyeliminować kolegium elektorskie. To by wymagało zmiany konstytucji, więc to jest właściwie prawie że niemożliwe, ale część lewicy demokratycznej mówi, trzeba wyrzucić kolegium elektorskie i liczyć głosy w skali całego kraju. Co oczywiście republikanie na to nie pójdą, bo to stawiałoby ich w trudniejszej sytuacji niż demokratów. Być może powinniśmy manipulować liczbą sędziów Sądu Najwyższego, ponieważ w tej chwili przy nominacji sędzi Barrett, która jest właściwie pewna, że przejdzie przez Senat, konserwatyści będą mieli, tak zwani konserwatyści będą mieli tam 6 z 9 głosów, więc strona lewa uważa, że jest to absolutnie klęska i koniec sprawiedliwości w amerykańskiej demokracji. Należy więc szybko, jeżeli to jest możliwe, ustawą, bo liczba sędziów Sądu Najwyższego nie jest regulowana konstytucją, wystarczy zwykła ustawa kongresu, zmienić liczbę sędziów tak, żeby dodać, żeby nowy prezydent, jeżeli będzie nim Joe Biden, czy demokrata, żeby zwiększyć liczbę sędziów Sądu Najwyższego, żeby konserwatystom odebrać tę przewagę. Już raz to przerabialiśmy w 1937 roku po zwycięstwie wyborczym Franklin Delano Roosevelt, usiłował przeprowadzić bardzo podobną reformę przez kongres, który był całkowicie demokratyczny i to z dużą większością demokratyczną, a Roosevelt był demokratą i poniósł porażkę. Po prostu amerykańskie elity i nie tylko elity, również ulica była przeciw manipulowaniu Sądem Najwyższym, więc ja jestem przekonany, że do takiej zmiany nie dojdzie. Natomiast w czasie debaty, gdy Joe Biden został spytany, czy zaakceptuje, czy podpisze ustawę, która zmieni skład Sądu Najwyższego, zwiększy liczbę sędziów Sądu Najwyższego, nie odpowiedział na to pytanie jednoznacznie nie, że sądu się nie rusza dla bieżących, chwilowych korzyści politycznych. To według mnie był poważny błąd ze strony Joe Bidena. I trzecia zmiana, którą chcą wprowadzić demokraci, jeśli by mieli przewagę, to znaczy zlikwidować pewną formę obstrukcji parlamentarnej, to znaczy zagadania ustawy na śmierć w Senacie, to jest możliwe, jeżeli to się nazywa filibuster, a w praktyce oznacza to, że jeżeli odpowiednia ilość senatorów zgłosi chęć wzięcia udziału w takiej niekończącej się debacie, to ta ustawa właściwie nigdy nie ma szansy na głosowanie w Senacie, chyba że zbierze się 60 senatorów, 60, nie 50, 60, którzy byliby chętni do zakończenia tejże dyskusji i przejścia do głosowania. Stąd mówimy o super większości, stąd mówimy o tym, że tak naprawdę, żeby kontrowersyjna sprawa przeszła przez Senat, musi ona posiadać większość 60 głosów poparcia, co jest dość trudne do uzyskania. Technicznie to byłoby najprostsze, bo to są tylko reguły postępowania w Senacie, ale z drugiej strony taka zmiana totalnego usunięcia filibustera z procedur parlamentarnych byłaby krokiem w stronę zmiany charakteru amerykańskiej demokracji jako takiej. Ona by zrobiła, byłby to znaczący krok w stronę demokracji większościowej, gdzie chwilowa większość, jej przewaga, dominacja powoduje, że opozycja, czyli ta mniejszość, bo Amerykanie rzadziej używają słowa opozycja, mniejszość jest zawsze jest przegrana. Wydaje mi się, że ta zmiana również nie nastąpi, ponieważ
ta zmiana chroni mniejszość. Dzisiaj, i to jest z praktyki, z doświadczeń, z historii, my widzimy, że tenże filibuster używany jest czasami przez lewą stronę, czasami przez prawą stronę, w zależności od kontekstu sytuacji i charakteru problemu. Więc wydaje mi się, że ta procedura pozostanie na miejscu, ponieważ ona jest niezwykle użyteczna w pewnych chwilach. To jest to moje podsumowanie. Żadna z tych zmian według mnie nie nastąpi. I tak naprawdę to, co się zmieniło w amerykańskiej, czyli instytucje, reguły, które uchroniły amerykańską demokrację od większych zmian za czasów prezydentury Donalda Trumpa, te ochronne mechanizmy, które należą do kategorii instytucji, utrzymały swoje znaczenie. Zmiany, które myśmy widzieli w ostatnich 4 latach, są to zmiany przede wszystkim w kwestiach estetycznych, czyli stylu sprawowania polityki. I to, czy przywódca, czy prezydent będzie arogancki w stosunku do kongresu, czy koncyliacyjny, czy będzie negocjował, czy będzie narzucał, czy będzie obrażał, czy będzie się układał. To zależy od woli politycznej następców Trumpa w Białym Domu. I jeśli prezydentem zostanie Joe Biden, to na pewno styl polityki się zmieni. Ale ponieważ na to liczą, to będzie złagodzenie stylu politycznego, będzie przyznaniem, że w Ameryce jednak dusza demokracji amerykańskiej, liberalnej demokracji chroniącej mniejszości, szanującej głosy drugiej strony, że ta liberalna demokracja przetrwała 4 lata Donalda Trumpa i może się odrodzić. Natomiast czy kolejne 4 lata w Białym Domu Donalda Trumpa, psucia tej estetycznej strony demokracji, doprowadzą do tego, że te nowe niepisane reguły, które są bardziej agresywne, aroganckie i gdzie siła jest większą wartością niż siła, demagogia, retoryka agresywna są istotniejsze niż umiejętność negocjacji, niż umiejętność budowania kompromisu, czy to będzie zmiana, zakładając kolejne 4 lata Trumpa w Białym Domu, czy to będzie zmiana na trwałe? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że ta dusza Ameryki, nawet pomimo kolejnych 4 lat, że ta dusza amerykańskiej demokracji jest jedna i ona zatriumfuje w dłuższej perspektywie czasu. Dzisiaj ona wydaje się podeptana i wydaje się, że dzisiaj mamy dwie dusze amerykańskie, prawicową i lewicową, konserwatywną i socjaldemokratyczną, że demokraci i republikanie nie mogą ze sobą dzisiaj współpracować, tak w elicie, jak i w społeczeństwie, ale mnie się zdaje, że tak źle nie jest, nieraz już bywało bardzo ostro spolaryzowana amerykańska elita i społeczeństwo. Proszę Państwa, przepraszam za dłuższe może wystąpienie niż ono było planowane, ale tylko o kilka minut, co w moim przypadku jest sukcesem. Gdyby ktoś chciał sobie skopiować jakiś link, ja zostawię tę prezentację w szkole. Jeżeli ktoś by chciał sobie to zobaczyć, to ja bardzo chętnie się tym podzielę. I co jeszcze? Nie wiem, czy może są jakieś pytania? Może ktoś z Państwa chciałby skomentować? Ja sobie zaraz gdzieś znajdę, Pan Krzysztof mi pomoże znaleźć czat i ja wtedy będę mógł... Kogo ja bym poparł? Ja w tych wyborach poparłbym Joe Bidena, bo mnie jednak... Bardzo zależy na kompromisie, wspólnocie, na budowaniu większości, nie kosztem mniejszości, tylko uważam, że liberalne cechy demokracji są, one cywilizują nasz świat polityki. Nie odpowiada mi świat polityki,
którym czysta siła retoryką, demagogiczną retoryką. W takiej polityce się nie odnajduję dobrze. Ja ją z przyjemnością analizuję. Ona dla mnie jest ciekawa jako analityka. Oczywiście to jest 100 razy ciekawszy dla mnie jest Donald Trump niż Joe Biden. Ale jeśli miałbym wybierać i miał prawo głosu, to mój głos zdecydowanie padłby na Joe Bidena. Dobrze, dziękuję Państwu bardzo serdecznie za cierpliwość, za wysłuchanie, obejrzenie. Brakuje mi naszych interakcji i spojrzeń i możliwości wrzucenia dowcipu w trakcie, jakoś tak ten format internetowy powoduje, że trochę się usztywniłem, ale mam nadzieję, że już niedługo wrócimy do normalnego sposobu prowadzenia spotkań naszych i będę mógł Państwa twarze widzieć, co zawsze przydaje mi ogromnej energii i może dlatego, jak już jestem na miejscu, to nie mogę skończyć. A w internecie, proszę bardzo, kończę o czasie prawie, że i wyłączam się. Dziękuję Państwu bardzo, bardzo serdecznie.